Reprezentuję powiat kartuski, województwo pomorskie. Powiat świebodziński, województwo lubuskie. Powiat kędzierzyńsko-kozielski, województwie opolskim. Powiat bielski, województwo śląskie. Powiat płocki, powiat rawski, żyrardowski, wąbrzeski, szasnyski, poznański. 307 powiatów, w tym miasta na prawach powiatu. Każdy z nich ma własną tożsamość, własną specyfikę, ale łączą je te same idee i wspólne cele. W ich realizacji łączy je Związek Powiatów Polskich. Już od 20 lat. Wspieranie idei samorządu terytorialnego i kształtowanie jednolitej polityki. Integrowanie i obrona wspólnych interesów powiatów. Wymiana doświadczeń w zakresie wykonywanych zadań własnych powiatów i zadań z zakresu administracji rządowej. Upowszechnianie modelowych rozwiązań w zakresie zarządzania. Wspieranie inicjatyw na rzecz szeroko rozumianego rozwoju i promocji powiatów. To wybrane najważniejsze cele statutowe Związku Powiatów Polskich, które realizowane są przez powołane do tego organy oraz biuro ZPP. W tych dniach i w tych tygodniach i miesiącach po prostu dopełniamy reformy samorządowej Rzeczypospolitej. Ta zmiana cywilizacyjna, która zachodzi, ona dokonywała się pod szyldem politycznego hasła zdobywamy władzę po to, by oddać ją ludziom. Ale bardzo trzeba wyraźnie powiedzieć, że to hasło wcale nie jest populistyczne. To jest po prostu polityczny skrót do misji przebudowy mechanizmów rządzenia państwem. I dopiero teraz, kiedy powstał samorząd powiatowy i samorząd regionalny, kiedy zatem zmieniła się cała scena, kiedy pojawili się nowi aktorzy władzy, trzeba będzie całe prawo administracyjne, całe to prawo związane z zarządzaniem sprawami publicznymi, po prostu pisać na nowo, już z udziałem tych aktorów. Jest to pewien etap na drodze przeobrażeń. Zrobiliśmy istotny krok do przodu, zrobiliśmy już parę minut. Poprzednio. Jest to jeden kolejny, bardzo istotny, który otwiera nowy etap budowy państwa, nowe zadania i nowe problemy. Realia, z jakimi przyszło się mierzyć utworzonym w 1998 roku jednostkom samorządu terytorialnego, potwierdziły obawy, że powiaty czeka bardzo trudna i długotrwała walka o obronę zarówno swojej tożsamości, jak i interesów społeczności lokalnych. Środowisko samorządowe rozpoczęło więc działania na rzecz utworzenia ogólnopolskiej organizacji, która reprezentować będzie wszystkie powiaty i miasta na prawach powiatu na forum krajowym i międzynarodowym. W listopadzie 1998 roku podczas uroczystości przekazania przez premiera RP zadań i kompetencji starostom powiatów i prezydentom miast na prawach powiatu powołano do życia grupę organizacyjną Związku Powiatów Polskich. Stowarzyszenie zarejestrowane zostało w marcu 1999 roku, a dwa miesiące później odbyło się pierwsze zgromadzenie ogólne ZPP, które dokonało wyboru pierwszych władz statutowych związku. Związek Powiatów Polskich uważany jest za najbardziej reprezentatywną organizację zrzeszającą jednostki samorządu terytorialnego. Główna aktywność ZPP odbywa się na płaszczyźnie współpracy pomiędzy organami państwa i administracji publicznej, a jednostkami samorządu terytorialnego szczebla powiatowego. Walka o interes powiatów i miast na prawach powiatu to m.in. artykułowanie stanowisk środowiska samorządowego na płaszczyźnie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, czy też komisji sejmowych i senackich. Działalność Związku Powiatów Polskich opiera się przede wszystkim na aktywności biura ZPP. Jego prawnicy i eksperci każdego roku analizują setki aktów prawnych dotyczących samorządów terytorialnych, przygotowując od kilkudziesięciu do kilkuset szczegółowych opinii prawnych. Dzięki efektywnemu zaangażowaniu ZPP każdego roku ratowane są budżety powiatów i miast na prawach powiatu przed ich destrukcją, wynikającą z proponowanych zmian legislacyjnych. Przedstawiciele związku inicjują także możliwości pozyskiwania dodatkowych środków finansowych, dzięki czemu statystyczny powiat, miasto zyskuje od kilkuset tysięcy do kilku milionów złotych. Działalność stowarzyszenia wykracza także poza płaszczyznę legislacyjną. Związek Powiatów Polskich czynnie angażuje się w organizację i współorganizację tematycznych konferencji i sympozjów. Eksperci ZPP prowadzą bezpłatne warsztaty i szkolenia dedykowane pracownikom samorządowym.
Ważnym elementem wspierania samorządów członkowskich przez Związek Powiatów Polskich jest przygotowywanie i bezpłatne udostępnianie opracowań i wydawnictw poświęconych problematyce funkcjonowania samorządu terytorialnego. ZPP jest także wydawcą ogólnodostępnego internetowego portalu informacyjnego Dziennika Warto Wiedzieć, redagowanego przez pracowników Biura Związku. Istotnym segmentem działalności ZPP jest realizacja projektów, na które Związek pozyskuje środki ze źródeł zewnętrznych. Dzięki temu może w znacznie szerszym wymiarze wspierać samorządy powiatowe, między innymi w doskonaleniu profesjonalnego świadczenia usług publicznych, w wyznaczaniu kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów czy budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Związek Powiatów Polskich w służbie samorządów powiatowych już od 20 lat.